Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czy benzyna podrożała i dlaczego przez demokratów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Biden mówi, że wszystko to jest wina Putina. Wojna na Ukrainie zaczęła się 28 lutego. No cena benzyny rosła już w zasadzie od 17 stycznia 2021 roku, czyli od tego, kiedy była inauguracja Bidena. Joe Biden przyszedł pierwszego dnia, walnął pięścią w stół, mówi, zamykamy rurociąg Keystone, który w zasadzie miał ciągnąć ropę z północy na południe Ameryki. Za trzy dni przyszedł, walnął pięścią w stół, rozkaz prezydencki, zamykamy wszystkie federalne ziemie na Alasce, nie ma wydobywania tam. No tam wydobywanie, no to było, dotyczyło 5% czy tam 3% całej tej ziemi. No Biden zniszczył tam, bardzo dużo Eskimosów jest. No to nie jest pejoratywne określenie, Eskimosi nazywają się Eskimo. Zrobiłem nawet taki filmik o tym, także jeżeli macie zażalenia, że na Eskimosów nie powinno się mówić Eskimosi, no to nie macie racji. No, no i w każdym razie trzy rozkazy prezydenckie w ciągu trzech dni, także benzyna zaczęła iść w górę. Później wycofał wojska z Afganistanu. No i mamy, co mamy. No, ja kiedy zaczynałem jeździć samochodem, kiedy otrzymałem prawo jazdy, no to ojciec mówi, słuchaj, jak chcesz oszczędzić benzynę, no to przede wszystkim sprawdzaj ciśnienie w oponach, tak? Sprawdzaj ciśnienie w oponach, jeździ w miarę roztropnie, nie szarżuj, staraj się nie zatrzymywać i nie startować nieustannie, dojeżdżaj tam do świateł i z powrotem jakoś tak, żeby to było dosyć tak gładkie. No to były jeszcze samochody na skrzynie biegów. Lata temu miałem właśnie samochód ręczny, no bo to taki był w sumie szpan, można powiedzieć. No i tańszy był. W Ameryce samochody na ręczne były tańsze, gdzieś tak, no szczególnie używane. Używane no to były gdzieś 20-30% tańsze niż automatyki, no i paliły mniej, tak, także to dla człowieka, który wiedział, jak używać ręcznej skrzyni, no to były, to była dobra sprawa. Dlaczego były tańsze? No bo mało sprowadzali tych ręcznych. Teraz to już chyba w ogóle tylko na specjalne zamówienie można kupić, czy w ogóle można kupić, już chyba nie. No w każdym razie, jak miałem tą skrzynie ręczne biegi, to było tak, że też się nauczyłem przerzucać i jeżdżąc bez sprzęgła. Przeczytałem, że można to robić, nie za bardzo wierzyłem, no ale jak się wciągnie odpowiednie te obroty, no to można zmieniać bez sprzęgła. No to miało być też, nawet można ruszyć na jedynce, ale to szarpie, no ale później dwójka, trójka, czwórka, to już elegancko to jedzie, tylko zatrzymanie, no zatrzymanie to jest proste, bo na wolnym biegu, ale żeby ruszyć, to jest gorzej. No w każdym bądź razie oszczędzałem tą benzynę kiedyś z powodów ekonomicznych, oszczędzałem i kupiłem samochód ręczny z ekonomicznych, no a teraz demokraci mówią, że w zasadzie najlepiej by było, jakby benzyna kosztowała $10, 10 albo 12 za galon, no jakby kosztowała powiedzmy 9 czy tam $11 za galon, no to by było około 3 dolarów za litr. No bo na galon dzisiaj no to jest około 4-4,5 dolara za galon, a galon to jest 3,78, czyli tak dolar z haczykiem, niecały nawet 1,5 dolara
$1.25 za litr, także możecie sobie policzyć. No i to wszyscy wiedzieli to, że demokraci chcą. Demokraci po prostu są na tyle szaleni, ten obłęd lewactwa amerykańskiego jest na tyle szalony, że nie bierze pod uwagę w ogóle biednych ludzi. No, biedni ludzie to są na samym końcu. W końcu na co wydają biedni ludzie pieniądze? Biedni ludzie wydają pieniądze na jedzenie, to jest 10, 20, 30% ich wydatków. Na mieszkanie 30, 40, 50% ich wydatków, no i na benzynę 10-20% na benzynę. Tak, także te wszystkie podwyżki ceny, no to nie działają dla ludu pracującego miast i wsi. Ludzie, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, pracują na dwie prace czy po godzinach, czy coś, no to dostają w tyłek. Na ci debile zieloni bardzo często mają wysokopłatne pensje w organizacjach tak zwanych niedochodowych, albo na uczelniach, albo w budżetówce w miastach, albo pracują no, z podatków. No, ludzie, którzy w zasadzie mają ciężkie pensje i mówią kup se Tesle. No taka Tesla, wypasiona Tesla, no to kosztuje powiedzmy 160 tysięcy. Mniej wypasiona tam kosztuje z 80 tysięcy. No ale nie ma samochodu Toyota hybrydowa, czyli powiedzmy taka, która przejedzie z galona z 38-40 mil, czyli powiedzmy tam 4 litrów, powiedzmy, no to trzeba by było przeliczyć. No, galon, tak jak powiedziałem, to jest 3,78, mila, no to jest 1,60 coś, no to możecie sobie przeliczyć. No to jest nowy samochód 30-40 tysięcy, no i każdy elektryczny kosztuje dużo więcej niż benzynowy. Co do środowiska, no to żeby zrobić tą baterię. Ta bateria, no to jest tam dziesiątki tysięcy takich małych paluszków. To są te litiowe paluszki, takie AA, czy troszeczkę większe, to każda z tych cel, no to musi mieć drucik, żeby to sprawdzać temperaturę, żeby to sprawdzać prądy. To wszystko, to nie, wszystko jest takie proste i to w Afryce ci biedni czarni tam wykopują ten litium, robią te wielkie baseny, kopią to gliną, to wszystko wyparowywuje. No to jest straszne zniszczenie środowiska. No i żeby wyprodukować te 10, 20-30 kilogramów tej baterii, no to jest dużo energii. Na to wszystko idzie. To trzeba wykopać, przekopać, odparować, przefiltrować i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ciężkie pieniądze są i są elektryczne, są dużo droższe. No a demokraci, właśnie wszyscy ci na słodkich posadkach mówią, jak królowa, która ona tam we Francji była, mówi, jak lud jest głodny i nie ma chleba, no to niech je ciasteczka. No i tutaj teraz debile Bidena mówią, jak benzyna jest droga, no to sobie kup samochód elektryczny. No, tyle tylko, że Aleksandra Ocasio-Cortez, no to ona myśli, że prąd to chyba pochodzi z gniazdka. Tak samo jak spytać małe dziecko, skąd jest mleko, no to dziecko odpowiada ze sklepu, tak? No mleko jest ze sklepu, tak samo dla tych wszystkich liberałów to prąd jest z gniazdka. No ten prąd jest z gniazdka. Czasami właśnie, no wszyscy mówią o tych panelach słonecznych, no i to faktycznie panele słoneczne produkują ten prąd, tyle tylko, że nie produkują w nocy. Wszystkie te wiatraki produkują prąd faktycznie, no ale nie wtedy, kiedy nie wieje. To wszystko musi się hajcować tam tą zwykłą ropą, zwykłym węglem, no bo żeby rozbujać taki generator albo zatrzymać, no to są godziny, żeby to rozbujać i to musi chodzić. To nie jest tak, że to każdy normalny rozbuja
rozumie, że samochodu nie można ruszyć zera do setki w ciągu pół sekundy, tak? To jest ta inercja, ta energia, ta fizyka, Newton, Einstein i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne. No i teraz Biden. Biden błaga na kolanach OPEC. No OPEC, to też jest kartel, tak? To OPEC, no to rzucił Amerykę na kolana w latach 70. Ja znam człowieka, który prowadził szklarnię w Ameryce, no i oni używali tam 200-300 galonów dziennie do ogrzewania tych szklarni, no i później jak cena podskoczyła z 25 centów za galon, no to było tam w latach 70. do 80 centów, no to całe te szklarnie po prostu zburzyli, to nie dało rady niczego produkować. No i teraz Senat. Senat w Ameryce, szczególnie Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, no to też jest ciekawostka. Elizabeth Warren, no to jest taka blada w twarz, która udaje Indiankę całe życie. Dostała się na Harvard za punkty za pochodzenie, bo powiedziała, że jest z pochodzenia lokalną Indianką amerykańską, no i później, żeby udowodnić i splunąć wszystkim tym krytykom w twarz, pokazała swoje badania genetyczne. No i faktycznie tam badania jej pokazały, że miała w 30. pokoleniu do tyłu krew indiańską. No tak, także każdy z nas chyba ma w 20. pokoleniu krew indiańską, a ona akurat blada twarz, no ale komunistka na całą skalę, profesorka. Ona uczy na Uniwersytecie Stanowym, uczy tam 3, czy 4, czy 10 godzin tygodniowo. Miała chyba z 300 tysięcy na Stanowym Uniwersytecie ciężkie pieniądze, no bo na budżetówce to jest najlepiej. No ale ona powiedziała, że te wszystkie, no i 10 innych tam kolegów demokratów z Senatu powiedzieli, że trzeba w zasadzie ukrócić spekulacje tych wielkich firm olejowych. No i co to znaczy? To znaczy, że oni no, powiedziała, że to jest bardzo pilna i poważna sprawa, żeby zacząć inwestować w czystą energię. I wtedy między innymi została poparta przez Michaela Beneta z Colorado, który powiedział, że muszą być odpowiedzialni, firmy olejowe mają być odpowiedzialne, no ale za co mają być odpowiedzialne? Przecież to jest legalny biznes, to jest, spełniają te zapotrzebowanie klientów, robią to, co robią. No jaki jest ten plan zielonych, komunistycznych senatorów? No oni w zasadzie chcą, że każda firma, która produkuje albo importuje ponad 300 tysięcy baryłek dziennie, no to ma płacić, 50% podatku tego różnicy pomiędzy ceną dzisiejszą, a średnią ceną, która jest wyliczona 2015 do 2019. Czyli komitet centralny, czyli centralne planowanie, czyli urzędnicy pilnują, kto ile może zarobić. No oczywiście nikt nie mówi o tym, że w Teksasie tam jest od groma najróżniejszych studni, z każdej studni w ciągu miesiąca tam mogą pojechać, wsadzą te rury, zaczną pompować, tysiąc baryłek dziennie wyskakuje z takiej studni, tysiąc takich studni, no już jest milion baryłek dziennie, a milion baryłek dziennie, no to jest więcej, co się importowało z Rosji. Z Rosji Ameryka importowała chyba 800 tysięcy baryłek dziennie. Także rozwiązanie jest proste. Otworzyć ten Keystone rurociąg, otworzyć Alaskę. Nie. No, demokraci nie chcą, bo oni w zasadzie mówią, że
że musi być zielono. No, te wszystkie firmy olejowe i gazowe, to one nie ustanawiają ceny benzyny ani ropy. To już komisje, Federalna Komisja Handlu to sprawdzała, szpiegowała i były jakieś przesłuchania i tak dalej. To wszyscy wiedzą. To jest prawo popytu i podaży. Teraz w zeszłym tygodniu cena spadła tam o 10 czy 20 dolarów tylko dlatego, że Arabia Saudyjska powiedziała, że będzie wspomagać resztę tych swoich kolegów od wydobycia oleju, żeby zaczęli wydobywać. No i to skacze. To jest po prostu, to jest rynek, wolny rynek. No nareszcie jest wolny rynek. Najgorsze jest to, że do niedawna wszyscy ci szaleńcy środowiskowi, no to krzyczyli, że te małe zyski z tych kompanii olejowych dowodzą tego, że przyszłością jest zielona energia, no i że trzeba się w tym kierunku przekładać. Exxon też zrobił niezły numer, bo tam cały zarząd został przeszatkowany, przerzucony. Tam też była nieprawdopodobnie biznesowo dziwaczna ta sytuacja. No ale liberałowie, socjaliści mówią, że wszystkie te firmy, wszystkie inwestorzy, no to powinni przesuwać pieniądze z firm olejowych do firm tych zielonych. No także to jest gospodarka centralna, to jest gospodarka rządowa, to jest gospodarka socjalistyczna i oni to po prostu uwielbiają. Oni chcieliby, żeby właśnie to było w tym kierunku. No cały ten windfall, czyli niespodziewany zysk, czyli te wszystkie dodatkowe pieniądze opodatkowane połową. Dlaczego się windfall nazywa? No windfall to jest taki niespodziewany zysk, no bo to dotyczy tego, że jak się idzie gdzieś tam, szli po polu i zawiał wiatr i drzewo spadło, no to wtedy można było podnieść te jabłko, bo ono leżało na ziemi, a nie zrywało się z drzewa. Tak? Także z drzewa, no to byłaby jakaś, można traktować to no prawie że kradzież, a tak to po prostu jest niespodziewany zysk. No i to właśnie cały ten niespodziewany zysk komuniści chcą opodatkować 50%. Także znowu kij, bad, przymus. Teksas jest, może wiercić, Alaska może wiercić. Oni chcą, komuniści po prostu chcą tych większych cen, żeby ludzie kupowali te samochody elektryczne. Oni nie powiedzą tego bezpośrednio, no bo to byłoby takie polityczne samobójstwo. Szczególnie, że teraz cena jest za galon 4-5 dolarów, no to socjaliści nigdy prawdy nie powiedzą. Oni w życiu nie powiedzą prawdy. No było coś takiego, chyba na Misiu było, że ten człowiek, prezes, to w życiu prawdy nie powiedział. No i tak większość tych demokratów, oni w życiu prawdy nie powiedzą. Kup sobie samochód elektryczny. No oszustwo i nieustanne. No ciężko jest do uwierzenia, żeby prezydent Biden poparł tych 11 senatorów na ten połowę tego podatku z niespodziewanych zysków, no ale kto wie, jemu czytają po prostu przez słuchawki, on ciągle czyta z tego telepromptera, także wszystko jest możliwe. No ale listopad nadchodzi, trzeba będzie rozliczyć te 80 milionów Amerykanów konserwatywnych, po prostu zacznie głosować. No, jest nadzieja, że połowa demokratów dostaje szału, jak widzi te pieniądze, i dostaje szału, że głosowali na tych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że oni dostają szału. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, pracujcie, pracujcie normalnie, zakładajcie rodziny, wychowujcie dzieci w jakimś takim normalnym duchu, płaćcie, musicie płacić podatki, no bo podatki to, no to wypada płacić, żeby mieć na ulicy posprzątane, żeby policjant zabezpieczył, żeby wojsko pilnowało, żeby wróg nie napadł na Polskę, na kraj, w którym mieszkacie. Tak, także to wszystkie te rzeczy normalny człowiek normalnie rozumuje. Przekaz dla socjalistów. No mam nadzieję, że pytam się 65 raz, co zrobicie, na kogo będziecie głosowali. No jeżeli ciągle będziecie głosowali na klikę lewacką po przyjeździe z Polski, z PRL-u, no to ciągle jestem zaskoczony. Zdrowia dla normalnych.